odgrywa olbrzymią rolę w naszym codziennym życiu, czego sobie na co dzień nie uświadamiamy. Wpływa na środowisko, jak i ludzki organizm. Jego niewielkie wahania kształtują zjawiska pogodowe. Odpowiadają za nasze samopoczucie. Jest ważnym elementem życia na Ziemi. Warunki, w których żyjemy, są unikatowe we wszechświecie. One związane są ze stosunkowo niewielkim zakresem temperatury i ciśnienia, a w szczególności ciśnienia, czyli to ciśnienie, w którym żyjemy, oscyluje wokół jednej atmosfery. Świat, który nas otacza, zbudowany jest z cząsteczek materii, które wzajemnie na siebie oddziałują. Niewidzialne gołym okiem cząsteczki znajdują się w nieustannym ruchu. Ich siła oddziaływania z jednostką powierzchni nazywana jest ciśnieniem. Intuicyjnie każdy z nas czuje, co to jest ciśnienie, a no jest to parametr, który zmienia to, co nas otacza, zmienia materię, która nas otacza. Będzie to to, z jaką siłą cząsteczki naciskają na ściankę czegoś. Powietrze zbudowane z cząsteczek tlenu i azotu wywiera nacisk na wszystko, co się w nim znajduje. Średnia siła nacisku powietrza na tafle morza wynosi około 1013 hektopaskali. To wartość ciśnienia atmosferycznego, określanego dawniej mianem jednej atmosfery. Ludzki organizm funkcjonuje w stosunkowo niewielkim zakresie ciśnienia atmosferycznego. Już niewielka jego zmiana, rzędu 8 hektopaskali, wpływa niekorzystnie na człowieka. Wspinając się po górach, również odczuwamy zmianę ciśnienia. Dzieje się tak dlatego, że im wyżej znajdujemy się nad poziomem morza, tym powietrze staje się rzadsze i chłodniejsze. Na najwyższym szczycie górskim na Ziemi, w Himalajach, na wierzchołku Mount Everest, ciśnienie wynosi około 310 hektopaskali. Na głębokości około 11 km, czyli w najgłębszym miejscu oceanu, na dnie rowu mariańskiego, jest 1100 razy większe od tego, które występuje na powierzchni. Życie na Ziemi jest możliwe w niewielkim zakresie ciśnienia. Przekroczenie tej granicy może zakończyć się dla człowieka uszczerbkiem na zdrowiu bądź utratą życia. Do początku XVII wieku nie zdawano sobie sprawy, że coś takiego jak ciśnienie atmosferyczne istnieje. Dopiero porażki w uzyskaniu wydajnych pomp, które mogłyby pompować wodę na wysokość wyższą niż 10 metrów, sprawiły, że zainteresowano się tym zagadnieniem. Pierwszym naukowcem, który uświadomił ludzkości istnienie ciśnienia, był Włoch Ewangelista Torricelli. To on jest autorem stwierdzenia, że żyjemy na dnie oceanu wypełnionego powietrzem. Jak do tego doszedł? Wraz ze swoim uczniem wykonał pewne doświadczenie. W zbiorniczku z rtęcią zanurzył metrową, zamkniętą na jednym końcu szklaną rurkę wypełnioną rtęcią. Uniesienie rurki zamkniętym końcem ku górze spowodowało, że poziom rtęci w niej obniżył się do 760 mm. Torricelli uznał, że to ciężar powietrza nie pozwala wypłynąć rtęci z rurki. Kolejnym odkrywcą, który bardzo przysłużył się do rozwoju wiedzy na temat ciśnienia, był Blaise Pascal. Wykonywał doświadczenia z barometrem Torricellego. Pokazał, jak ciśnienie zmienia się wraz z wysokością umieszczenia tego barometru, wykonywania eksperymentu nad poziomem morza. Odkrycia Torricellego i Pascala były na tyle doniosłe, że od nazwisk obu naukowców pochodzą jednostki miary ciśnienia – tor i pascal. Obie jednostki wyrażają nacisk słupka rtęci na milimetr powierzchni. Tor do dzisiaj jest stosowany w medycynie, a pascal powszechnie używany niemal na całym świecie. Jednak ze względu na szerokie zastosowanie ciśnienia w różnych dziedzinach, z czasem zaczęły się pojawiać kolejne jednostki miary. Bar, atmosfera techniczna, atmosfera fizyczna, PSI, newton na milimetr kwadratowy, kilogram na metr kwadratowy. To nagromadzenie jednostek miary jest dowodem na to, jak istotną rolę odgrywa ciśnienie w nauce i technice. Kiedy ludzie zdali sobie sprawę z tego, czym jest ciśnienie, chcieli wykorzystać jego potencjał.
Jak wielka jest siła ciśnienia atmosferycznego, udowodnił niemiecki fizyk Otto von Guericke. W 1657 roku w Magdeburgu przeprowadził widowiskowe doświadczenie, nakazując zaprzęgom końskim rozerwać dwie połączone ze sobą półkule, z których wcześniej wypompowano powietrze. Udało się to dopiero 16 koniom. Pokazało, jak próżnia, czyli nic, potrafi być silna. Tak naprawdę to ta próżnia nie trzyma tych sfer, tylko ciśnienie zewnętrzne, ciśnienie powietrza. Poznanie zasad rządzących ciśnieniem spowodowało rozwój cywilizacji. Energia wytwarzana pod wpływem ciśnienia wprawiła w mechaniczny ruch pierwsze lokomotywy. W silnikach parowych pod wpływem podgrzewania wody wytwarza się para, która popycha tłok. Energia od parowania przetworzona zostaje na siłę mechaniczną. Ta sama zasada obowiązuje w silnikach spalinowych. W samochodach w tłoku silnika wytwarza się ciśnienie rzędu kilkudziesięciu megapaskali. Dla porównania w oponie samochodowej występuje ciśnienie mniejsze niż pół megapaskala. Działanie na ludzki organizm takim ciśnieniem spowodowałoby śmierć. Pierwszym takim naukowcem, który zajął się poważnie badaniami wysokociśnieniowymi, był profesor Bridgman w Harvardzie w Stanach Zjednoczonych. Na początku XX wieku skonstruował nowe urządzenia przeznaczone do badań wysokociśnieniowych. W sposób istotny zwiększył zakres ciśnień osiąganych w laboratoriach. Za swoje osiągnięcia otrzymał w latach 40. Nagrodę Nobla. Także został on doceniony. Niemniej on prowadził te badania przez kilkadziesiąt lat jako jedyny. I uświadomił rzeczywiście w środowisku naukowemu, jak ważne są ciśnienia, jak wiele można za pomocą ciśnień osiągnąć. W Poznaniu na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Zakładzie Chemii Materiałów profesor Andrzej Katrusiak wraz z grupą młodych naukowców prowadzą badania, wykorzystując wysokie ciśnienia.